Moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym wam życzyć wesołych świąt, wesołej Wielkanocy wszystkim! I jeszcze takie małe info, najbliższy live będzie w poniedziałek rano na kanale Anorek Livestream, z tego względu, że zrobiłbym w niedzielę w ten dzień, gdzie jest film, ale nie chcę zabrać czasu z rodziną, także widzimy się dopiero w poniedziałek, no i mam nadzieję, że się zobaczymy. A ja zapraszam do oglądania! Moi drodzy, w końcu zaczynamy kolejną serię, tym razem o serialu The Walking Dead. A na pierwszy ogień 5 ciekawostek o Darylu Dixonie. Oczywiście, nie będziecie wiedzieć ani jednej. I tak jakby, ciekawostki z gry i z serialu są różne serie, które będą wychodziły w tym samym tygodniu prawdopodobnie po raz. Czyli raz serial, raz gra. Myślę, że będzie spoko. Bez przedłużania, zaczynamy! W całym serialu The Walking Dead Daryl stracił 5 razy swoją kuszę, czyli swoją ulubioną i mainową broń. Za pierwszym razem w Woodbury, za drugim w Terminusie, za trzecim w Atlancie, kiedy próbował ratować Beth, za czwartym razem Dwight mu ją zebrał, a przy ostatnim razie, czyli piątym, trafiła na wyposażenie zbawców. Daryl jest właścicielem noża Beth, który trzyma jako pamiątkę właśnie po niej. Nasz bohater jest piąty w rankingu zabójstw na ludziach, zabił dokładnie 30, czyli o 3 mniej niż Negan. W pewnym sensie i w pewnych okolicznościach prawie zawsze związany z antagonistami. Dla tych, co nie wiedzą, antagonista to zły bohater, który prawie zawsze oddziela go od grupy Rika. Na przykład w Woodbury, kiedy gubernator go pojmał i kazał mu walczyć ramię w ramię z Merlem ze szwendlaczami. Albo kiedy spotkali grupę łowców i kolejny przykład to oczywiście zbawcy, którzy jakby pojmali naszego bohatera. Na początku kręcenia serialu Daryl spytał się scenarzystów, czy mógłby dostać psa do swojej postaci, ale oni się nie zgodzili i w zamian za to dostał kuszę. Jestem ciekawy, jak mógłby wyglądać jego pies. Także dzięki za uwagę, pamiętajcie o każdym lajku, który będę mega wdzięczny, w komentarzu dokładnie teraz napisz postać do kolejnego odcinka z serialu. Dzięki wielkie, my się żegnamy, także na razie, cześć, pa, dzięki, że jesteś, cześć!